Co mówisz? Co mówisz? Ej, dobra, dobra, dobra. Co ty robisz? Szybko ze mną, chodź szybko. Szybko, szybko. Stój, szybko, stój. Na tym świetniku dłużej nie wytrzymam. Już, już, oddychaj, oddychaj głęboko. Głęboko oddychaj. Czekaj, oddychaj głęboko, wskakuj to. A ty co robisz? Skakuj. Ja jest sota. Już, tylko włóż się w to. Włóż się. Dawaj, dawaj, dawaj. Żeby Louis Vuitton się nie uszkodziły. Ma buty za 3000. Louis Vuitton, no widzę, ale nie uszkodziłem. Ja bym nie chodził, czekaj. A ty nigdy nie będziesz miał takich butów. Nigdy nie będę miał, tak. Nie dotykaj ich. Zrób tak, żeby butów nie dotykać. Przepraszam, przepraszam, już, kunda. Teraz musisz te buty wyczyścić. Dobrze, już, mamy taśmę jaką? Rękawiczki mi daj. Już ci daję rękawiczki, dobrze. Nie te. Które? Te złote? Dawaj te. To są na Louis Vuitton. Tak, już, już ci daję. Tylko butów nie dotykaj. Louis Vuitton, już, uwaga. Dawaj już. Buta dostałeś! Ej, dobra, już, przepraszam. Zdałeś buta! Już nie będę. Zakładaj! Już, już, przepraszam, przepraszam panie Krużlił. To się więcej nie powtórzy, obiecuję. Zakładaj go! Już, gdzie jest but, gdzie jest but? Mam buta, mam buta. Moja biedna czapeczka. Nie, co to jest, co to jest? Do czego to służy? Zakładaj to! Cholera jasna, a dobra, to jest na buta. Już. Poczekaj, poczekaj, panie Krużlił. Słyszysz? Tak. Wiesz co mam zrobić za karę? Poczekaj, panie Krużlił, proszę poczekać. Bardziej szczelne to jest. W tym domu nie da się przesiadywać normalnie. Zaczęło nagrywać film na jakiejś meli, nie? Co mówisz? Co mówisz? Co mówisz? Ej, dobra, 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 już, już, już. Spokojnie, spokojnie. Oddychaj głęboko, głęboko. Jestem przy tobie. Zaczęło nagrywać film na jakiejś meli, nie? Na której nie da się wytrzymać. Spokojnie, damy radę. Moja czapka. Twoja czapka, tak? Za karę, że tak postąpiłeś. Przepraszam, przepraszam. Wiesz co mam zrobić? Masz się przewrócić w tej chwili. Dobrze, dobrze, już się przewracam. Tu? Tak! O, jeszcze raz! A dobrze, 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 już, już! O, Jezus! Siema, jestem Marek. Witam was na dzisiejszym odcinku, w którym właśnie ten człowiek będzie dokańczał mój nowy dom. Jak mogliście zauważyć, na moim drugim kanale Disco Marek poświęciłem się i wszedłem tutaj bez żadnego zabezpieczenia, ale koniec tego, ponieważ zdrowie jest najważniejsze, muszę chronić się przed zarazkami oraz koronawirusem, który panuje na to. Ej, dobra, zapomniałem już. Muszę chronić się przed zarazkami i mój pracownik będzie dzisiaj kończył za mnie dom. Tak więc, przejdź do roboty. Wszystko stąd ma być przyniesione. Przechodzę, przechodzę. Ej! Ała! Ała! A, se nogę chyba złamałem. Ale masz wyrzucić śmieci, które nie żyją, a nie te, które żyją. A, dobra, dobra, już. Już wracam, wracam. Uwaga, uwaga. A ja jestem już 100% zabezpieczony, tak więc ja będę oglądał. Proszę, zbierz okno. Przez okno. Z okno, dobra, już, już. To nic nie potrafi zrobić. Wyrzuć to! Szybciej! Jest to kurde jasne. Tak więc, drodzy państwo, za chwilę wyniesiemy jego rękoma wszystkie rzeczy, które znajdują się w tym pomieszczeniu. A to mogę zostawić? Wyrzuć to! Wyrzuć! Jak? Do śmietnika! Nie, to sobie odstawię. Także, tak jak już mówiłem, za chwilę opróżnimy to pomieszczenie z wszelkich zakażeń. O kurcze, ale... z wszelkich zakażonych rzeczy i przejdziemy do malowania ścian. Zapraszam do oglądania. Dawaj to jeszcze, ja to dam radę. Nie, tego nie dam rady. Przepraszam bardzo, co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Po pierwsze, ani nie ma stroju roboczego zabezpieczającego twoje ciało przed drobnoustrojami i nie pracujesz. Pracuję, pracuję. Czy chcesz mi teraz coś powiedzieć? Tak, ja panie Krużwil, bardzo pana przepraszam i chciałbym zaproponować małą ugodę. Na przykład? Przewrócę się. Zrób to. Dwa razy? Raz. A może dwa? Raz, wystarczy. Ale, a mogę pompkę? Po prostu przeciągaj się tam. Aż tak daleko? Tak. O, patrz, kto przyszedł! Kto? Ty! Szofer! Cwaniaczku! Co tu się dzieje? Cześć, cwaniaczku! Czemu to taki syf? Przebierz się w to. To są ubrania robocze ja? Dla ciebie. Tak. Ja muszę porozmawiać z Oskarem. Cześć!
Cześć. Jestem Marek. Cześć, jestem Oskar. Chciałbym Ci zaproponować pracę tutaj. Mhm. Jest dom do wykończenia. Ja niestety kiedyś w dzieciństwie przewróciłem się i przez jeden dzień bolały mnie plecy. Tak więc wolę nie narażać swojego kręgosłupa i nie chcę tutaj raczej pracować. Co jest najważniejsze? Model wynagrodzenia. Panie Kruszwila, mogę zostawić tą koszulkę z nowej kolekcji? Rozmawiam. Ale ładna. Chciałbym Ci przedstawić nasz nowy model wynagrodzenia, który nazywa się bez wynagrodzenia. A, o, to dużo się zmieniło. Czas wymiaru pracy nielimitowany. Pierwszy kolejności wraz z nim przeniesiesz wszystkie rzeczy na dwór, a następnie wyrzucicie je. Jesteśmy dogadani? No nie wiem, czy on mi pasuje za bardzo. On jest super. Jesteśmy dogadani? No dobra, no. Panie Kruszwil, jak wygląda? Ubierz kolejną część ubrania roboczego. A ja mam jakieś ubranko robocze? Nie, no, na sobie. No nie, no to jest nowe ubrania. Nie mogę z tym. Na własną rękę. Ale tą koszulkę sobie zostawię, bo ona przepiękna, fajnie bardzo. A wy może mi pożyczyć? Nie! Nie dotykaj, to jest Kamet Cruz! Jezu. Ale jesteś. Posprzątać trzeba by było też, nie? Bo to właśnie to zrobisz. We dwójkę mamy to wszystko robić. Nie, sam. Ja nigdy nie pracowałem w remontach, wiesz o tym? Zawsze musi być ten pierwszy raz. A jak ci coś zepsuje, to nie na mnie. Dorówka wyszła z Louis Vuitton. Widziałeś moje buty za 3000 zł? No. Chciałbyś mieć takie. Może kiedyś takie będziesz miał. A ja? Pracując za darmo na pewno, nie? Myślę, że zawsze może się udać wynieść coś stąd i sprzedać. Dobra, dobra. To co Marcin wynosiła? Ściągnij to człowiek. Proponuję pracować. Ja się przyglądam i wszystko widzę. No dobra. Tam macie śmietnik, a mianowicie okno. Raz. O Jezu, plecy już mnie bolą. A co? Wow. Dobra, ja się przebrać sobie, nie? Ej, ale on będzie ubrania jest. Tak więc po kilku godzinach udało nam się załatwić dwóch pracowników, którzy będą wykańczać ten dom. Zobaczymy, jakie będą efekty ich pracy. A ja temu wszystkiemu będę się przyglądał. Ponieważ ja nie zostałem stworzony do pracy fizycznej, ja jestem do innych rzeczy, a mianowicie do nadzoru tego wszystkiego. Co? Jak widać, aktualnie moi pracownicy igrają z ogniem, ponieważ ten leży, a ten siedzi. Poczekam jeszcze 5 minut i zacznę się awanturować. Nie no, spokojnie, spokojnie. 4 minuty 55 sekund jeszcze. Dobra, już, robię. Marcin! W taki sposób już na pewno. Ubrałeś się? On oszukuje! On pije energetyka, on był za godzinę pracy! W sumie to nie był, ale i tak pije. No już się przybrałeś nawet. Farba? Farby. Farby. Marek mówił, że możemy sprzedać niektóre rzeczy. Tak? No. Możemy to sprzedać, tak? No. To dawaj. To dawaj. To weźmiemy, przelejemy gdzieś. I farbniemy ściany i dolejemy wody. Dobra, ty. No. I oddamy, tak? Wiedzę, a ile to kosztuje? Na jednym ogniu. Nie 400 w jedno wiadro chyba, nie? Ja nie wiem ile, nie znam się. Nigdy nie ten. A co to ale jest? Tam było z nim widziałem. Gdzie, co to jest? Lampa? Gdzie ona jest? To ta lampa, co? No to ona tam nie będzie nam potrzebna później. No na razie będzie potrzebna. Teraz będzie potrzebna, bo wiesz, trzeba pomalować to, nie? Chociaż w sumie to nie wiem. Ale dobra. Ty, kuboty, kuboty. No dawaj, malujemy to. Tylko nie mam ciuchu. Dobra, kupimy. No dobra. Jak sprzedamy to. Umiesz otwierać to? Zębami? No nie wiem. No otwieraj. Bo ja nie umiem. Nigdy nie otwierałem tak. Czekaj, czekaj. Nożem bardziej. Jarze. No nożem musisz. Ty nie wiesz co to jest kubo. Nożem. Patrz. O. Co? Uważaj, żebyś mnie nie uklapał. Widzisz? Jak ty to stworzyłeś? No stary, po to są kuboty, po to wziąłem. Tak. Co to za farba? Cyk z powrotem. Ona brudna jest. Cyk z powrotem kuboci. Czemu farba jest brudna? Trzeba ją zwrócić. No dobra. Brudną farbę nam dali. Ale i tak wodę zwracamy, nie farbę. Dobra, dawaj wałek, wałek, wałek. Wałek? A gdzie jest wałek? Wałek, majster. Ty taki jesteś, że kubotem, to dawaj, tu masz wałek. O nie. Majster, weź. O nie, myślałem, że tego nie zrobisz. Gazetę, majster, jaką? O nie. A co ty robisz? Mam już. A ja słyszałem, co ty chcesz zrobić. Co? Chcesz to oddać do sklepu, ale wcześniej pomalować dom i nalać tutaj wody? No chyba o to chodzi, że mam. Tak się nie robi. Tak robią osoby ubogie. Czyli takie jak ja. Ja. To sobie róbcie co chcesz. Ale ma być pomalowane. No malowana jest już. O, jaka ładna rączka. Zostaw taką rączkę, będzie na pamiątkę. Czekaj, to tutaj wyżej. O, o. Pomaluj to! Maczaj łapę! No, i tak masz to robić. Ty nie wiedziałem, że malowanie jest takie proste. A ty na co czekasz? Ja nie wiem. Ja natomiast zajmę się kolejną sprawą, a mianowicie kafelkami. Zapraszam. Dobra, słuchajcie, ja natomiast podejmę się tego i zamierzam zerwać te płytki, które wyglądają bardzo nieestetycznie. Dobra, w taki sposób mi się to niestety nie uda.
ale w taki sposób już prędzej. Podważam. W sumie to chyba jednak mi się nie chce tego robić, bo po co ja mam to robić, jak ktoś inny może to za mnie zrobić? Zobaczę, co oni robią. Co robisz? A ty to ręką malujesz? Ręką, a jak czym? A gdzie jest ten drugi? Ten drugi nie wiem, on się obije gdzieś. Chodź tutaj, gdzie ty jesteś? Chodź tu! Chodź tu, wracaj! Złaź tam z góry! Chodź! Co nic nie robisz? Ja? Nie, no ja pomalowałem wszystko! Ja co? Wszystko? Nie zostaw, to nie wiem! Nie, zostaw. Ani śladu nawet nie. Dobra, słuchajcie, ja zbiłem jedną kafelkę, jestem już naprawdę zmęczony. No. Padam. No. I muszę już stąd uciekać. Dobra, idź, my to zrobimy wszystko. Jutro no. O godzinie 12 przyjadę i sprawdzę postępy. Dobra. Także widzimy się jutro o godzinie 12. Dobrze. Możecie sobie zrobić 2 minuty przerwy maksymalnie. Dobra, będę go pilnował i sam też będę robił. Co? Będziemy się pilnować nawzajem, będziemy razem robić, tak? Lepiej sam siebie. A ty tą całą ścianę pomalowałeś? Tak, on tą ręką udawał, że coś robi, ale... Co? No tak. To sprawdź na kamera. Ty jeszcze w międzyczasie musisz mój film zmontować. Ja mam montować znowu. No tu masz kompa. I masz w międzyczasie malować. Tak więc, drodzy państwo, to już było na tyle. Widzimy się już jutro o godzinie 14 w następnym filmie. Do zobaczenia. I tu operator też masz zostać, wszyscy macie robić mi dom, a ja po prostu przyjdę na gotowe.